Duns-Schott. Ostatnia formacja filozoficzna XIII wieku była wyrównaniem antagonizmu między dwoma głównymi obozami filozoficznymi stulecia: augustynizmem a tomizmem. Istota wyrównania polegała na tym, że tomizmowi zostały uczynione możliwie największe ustępstwa, ale zasadnicza postawa została augustyńska. Inicjatywa wyszła od franciszkanów którzy przyswoiwszy sobie zdobycze świętego Tomasza, zmodernizowali swą doktrynę. W ten sposób powstała nowa szkoła franciszkańska. Twórcą nowej doktryny był Dunc Szkot, od którego jest ona zwykle zwana Skotyzmem. Poprzednicy. Akcja Dunca Szkota przygotowana była już w starej szkole augustyńskiej przez niektórych jej członków, którzy jeszcze przed Dunsem Poddali się wpływom Tomasza. Wilhelm Zwor, nauczyciel Dunsa, wyprzedził go w opozycji przeciw tradycyjnemu w szkole Iluminizmowi. Najwybitniejszą zaś postacią między Starą a Nową Szkołą, między Bonaventurą a Szkotem, był Henryk z Gandawy, świecki ksiądz, od 1277 roku magister teologii Uniwersytetu Paryskiego, zmarł w 1293. W teorii poznania pozostał wierny Augustyńskiemu przekonaniu, że siły przyrodzone nie wystarczają do poznania pełnej prawdy, którą można oglądać jedynie w świetle wiecznym, przez specjalne oświecenie boskie. Głosił psychologiczne pierwszeństwo woli przed rozumem, bo rozum jest władzą bierną, a tylko wola jest czynna. Ta przewaga psychologiczna. Rozrosła się u niego w metafizyczną przewagę dobra nad prawdą i w etyczną przewagę miłości nad poznaniem. Tym wolontaryzmem odnowił istotny punkt filozofii Augustyna, usunięty na drugi plan przez jego zwolenników w XIII wieku, i tym nade wszystko przygotował nowy Augustynizm Szkota. Życie i pisma. Duns Szkot. Urodzony nieco przed 1270 rokiem, zmarł w 1308. Był Franciszkaninem. Jego krótkie życie było całkowicie poświęcone nauce. Uczył się, a potem nauczał w Oksfordzie. W 1304 udał się do Paryża, gdzie osiągnął doktorat teologii, a potem nauczał. Przeniesiony do kolonii, zmarł tam niebawem był jednym z najsubtelniejszych myślicieli średniowiecza. Kościół nadał mu tytuł doktor subtilissimus. Był umysłem przede wszystkim krytycznym. Działa jego przeładowane polemiką i subtelnymi dystynkcjami nie obejmowały już tak równomiernie i systematycznie całej pełni ówczesnych zagadnień, jak dzieła Tomasza. Główne dzieło, komentarz do sentencji, zwany opus ogzonience, w Paryżu potem powstał drugi, krótszy od nich komentarz, Reportata Parisiensa lub opus Parisiense. W Oksfordzie pisał również komentarze do Arystotelesa, mianowicie do jego pism logicznych, metafizycznych i psychologicznych, Questiones disputate super philosophiam", które długo uchodziły za dzieło Szkota, teraz nie są mu już przypisywane. Poglądy. Poglądy Dunsa miały wiele wspólnego z poglądami Tomasza. Nie mówiąc już o poglądach teologicznych, które pochodziły ze wspólnej tradycji kościelnej, jak cała koncepcja Boga i stworzenia, ale ponadto wspólne były im najogólniejsze pojęcia ontologiczne, oraz poglądy epistemologiczne i psychologiczne, jak a w teorii poznania, odrzucenie teorii iluminacji koncepcja uniwersaliów, podział funkcji psychicznych. Mimo to wszystko, zasadnicza postawa i tendencja Szkota była inna niż Tomasza. Była tak różna, jak różny był Augustyn i Arystoteles. Tomasz głosił głównie poglądy wspólne myśli chrześcijańskiej ze starożytną. Szkot zaś rozwijał swoiście chrześcijańskie motywy w przeciwieństwie do obiektywnej postawy Greków i Tomasza, zajmował podobnie do Augustyna postawę introwersyjną. Dzięki niej, modelując swe poglądy nie wedle rzeczy zewnętrznych, lecz wedle przeżyć wewnętrznych, doszedł do poglądów, które cechował indywidualizm i woluntaryzm, daleki od uniwersalistycznej i intelektualistycznej filozofii Tomasza. Przewaga wiary nad rozumem. Szkot przejął od Arystotelesa i Tomasza pojęcie nauki, ale zastosowawszy je skrupulatnie, otrzymał odmienne wyniki. Do nauki należy to, co jest znalezione przez rozum, ale rozum nie wszystko znaleźć może, co mu przypisywał Tomasz. I Szkot, aczkolwiek zachował jego zasadę rozgraniczenia wiary i rozumu, jednakże przesunął ich granice, znacznie redukując dziedzinę rozumu. A przez to rozszerzając dziedzinę wiary. Wedle Tomasza jedynie tajemnice wiary, jak na przykład trójca święta, nie mogą być dowiedzione. Wedle Szkota zaś nie może być dowiedziona ogromna większość test teologicznych. Tomasz dowodził, jakie Bóg ma własności. Szkot dowody te uważał za niedostateczne. Że Bóg jest rozumem i wolą że cechuje go niezmienność, nieskończoność, mądrość, wszechmoc, wszechobecność, prawdziwość, sprawiedliwość, miłosierdzie, opatrzność. W to wszystko należy wierzyć, lecz tego dowieść niepodobna. Nie można również dowieść nieśmiertelności duszy, ani stworzenia duszy przez Boga, ani wykazać udziału Boga w działaniach stworzeń. Szkot nie kwestionował tych prawd, ale uważał je za prawdy objawienia i wiary a nie rozumu i nauki. Zaliczał wprawdzie do nauki niektóre tezy teologiczne, jak ta, że istnieje Bóg i że jest jeden, a nawet jak ta bardziej sporna, że stworzył świat z niczego. Niemniej z aspiracji scholastyków, by wiarę przetworzyć w wiedzę, zrezygnował. Wyłom był przez to zrobiony i następnemu pokoleniu filozofów łatwo już było całą teologię wyłączyć z nauki. A i dla szkota teologia przestała być sciencia propria dicta, gdyż jej zasady nie wywodzą się ex evidencia rei. Nie zamierzał zresztą przez to poniżać jej wartości. Prawda nadprzyrodzona, przekraczająca rozum, jest veritas solidissima. Ma nawet stopień pewności niedostępny dla rozumu przyrodzonego. Analiza szkota nie kwestionowała prawd teologicznych. Ale kwestionowała zdolności rozumu i przez to, choć nie miała intencji sceptycznych, wiodła do sceptycyzmu. Przez swą postawę bardziej krytyczną niż konstrukcyjną, Szkod był zwiastunem nowej epoki zaczynającej się w XIV wieku i dzieło jego stoi na pograniczu dwóch typów filozofii średniowiecznej budującej i krytycznej, ufnej w rozum i tej, która zwątpiwszy w rozum, zdała się na samą wiarę. Przewaga intuicji nad abstrakcją. Szkot przejął w zasadzie teorię poznania Tomasza i tłumaczył poznanie nie odwołując się do nadprzyrodzonego oświecenia. W ważnych jednak punktach z powodu swojej orientacji introwersyjnej różnił się od Tomasza. Za równie pierwotne, jak akty postrzegania zewnętrznego, miał akty umysłu, zwrócone ku samemu sobie i ujmujące przeżycia wewnętrzne. Różnił się więc poglądem na poznanie psychologiczne. Ale także poznanie przedmiotów zewnętrznych pojmował inaczej. Tomasz, wierny uniwersalistycznemu poglądowi Greków, twierdził, że rozum poznaje jedynie gatunki. Szkod przeciwnie, przepisywał rozumowi również zdolność poznawania jednostek, ale też inaczej pojmował funkcję rozumu. Zaprzeczał, jakoby poznanie rozumowe miało charakter wyłącznie abstrakcyjny. Abstrakcyjne poznanie rzeczy musi być zawsze poprzedzone przez intuicyjne. Tylko przez intuicję, a nie przez abstrakcyjne rozumowanie można stwierdzić istnienie i obecność rzeczy. Nie pojmował intuicji mistycznie, lecz jako akt bezpośredniego poznania przedmiotu obecnego. Intuicja daje poznanie indywidualne i egzystencjalne, ale za to przypadkowe. Bo istnienie nie należy do istoty rzeczy skończonych. Wiedza abstrakcyjna, przeciwnie, abstrahując od obecności rzeczy i ich indywidualnych cech, poznaje za to ich właściwości powszechne i istotne. To rozróżnienie dwóch rodzajów poznania, wprowadzone przez Szkota, stało się odtąd powszechną własnością scholastyki. Przewaga jednostki. Nad ogółem. Szkot nie mógł nie kłaść nacisku na jednostkowe intuicyjne poznanie, gdyż był przekonany, że natura bytu jest jednostkowa. Zerwał ze starożytnym uniwersalizmem, dla którego byt, a przynajmniej istota bytu była ogólna. Stał się rzecznikiem indywidualizmu metafizycznego. Dla niego indywidualność była niewtórną, lecz podstawową cechą bytu. Może doprowadziły go do tego względy natury metafizyczno-religijnej. Osnową chrystianizmu jest nie gatunek ludzki, lecz indywidualna dusza i jej zbawienie. A może po prostu zdrowy rozsądek. Tego prostego stanowiska nie wyrażał w prosty sposób, ale w arystotelesowsko-scholastycznym języku. Język ten nazywa formą istotny czynnik rzeczy. Otóż Szkot twierdził, że forma gatunkowa, *quiditas* nie może być jedyna, lecz że istnieje poza tym w każdej rzeczy forma indywidualna, hekceitas. To była scholastyczna formuła indywidualizmu. Indywidualne cechy nie są rzeczą materii, jak chciał Tomasz, lecz rzeczą formy. W języku scholastycznym forma jest principium individuationis – Indywidualizm Szkota nie był wszakże skrajny. Mówił, że istnieją jedynie konkretne jednostki, ale nie mówił, że ogóły to tylko z intelektus. To było dopiero stanowisko następnej generacji filozofów. Dla Szkota ogóły były w rzeczach. Przejął realistyczne stanowisko Tomasza, ale poszedł dalej w realizmie. Przypuszczał, że wszystko, co zawarte jest w pojęciu, znajduje się też w rzeczy. Wszelki modus intelligendi pojmował jako modus essendi. Wielkości geometryczne, punkty i linie miał za istniejące realnie w rzeczach. Mnożył dystynkcje pojęciowe i wszystkie przypisywał rzeczom. Łączył indywidualizm z pojęciowym realizmem. Doszedł tak do uznania w rzeczy mnogości form, którą Tomasz uważał za niemożliwość, w przekonaniu, że jedna rzecz może mieć tylko jedną istotę. Mnogość form była potrzebna Szkotowi, szczególnie w psychologii. Uważał bowiem za niezbędne oddzielenie czynnika duchowego od biologicznego. Jeśli dusza jest formą ciała organicznego, to musi być formą podwójną, duchową i cielesną. Łączenie ich było puścizną starożytności. Chrześcijańscy filozofowie walczyli dawno ich oddzielenie, ale w XIII wieku, po recepcji Arystotelesa, groziło, że to, co oddzielili będzie znów utożsamiony. Przewaga woli nad myślą Teorię, że poznanie jest dziełem abstrakcyjnego rozumu, Szkot ograniczył podwójnie. Wykazywał najpierw, że ma w nim udział intuicja. Powtórę zaś, że ma w nim udział wola. Tomasz twierdził, że rozum kieruje wolą. Szkot temu przeczył. Aktów woli... Rozum nie może wyznaczać, gdyż z natury swej wola jest wolna, jest mowęc per se. Rozum nie może więc kierować wolą, natomiast wola może kierować rozumem. Kierując zaś rozumem, wola do działań jego przede wszystkim do poznania wprowadza moment aktywności i wolności. Powstała przez to szczególna koncepcja poznania. Zainicjował był ją niegdyś Augustyn. Teraz rozwinął ją Szkot. Aby zmniejszyć jej paradoksalność, odróżnił kognicio prima i secunda. Przyznawał, że pierwsze stadium poznania odbywa się bez udziału woli, ale twierdził, że drugie odbywa się zawsze z jej udziałem. Zmieniona też została ocena władz umysłu. Wola jako wolna jest najdoskonalszą z władz. Poznanie nie jest najwyższym celem życia jak chcieli intelektualiści. Prawda jest tylko jednym z dóbr. Nie poznanie, które jest procesem na wskroś biernym, lecz wolna wola upodabnia i zbliża człowieka do Boga. Nie rozum, lecz wola stanowi istotę duszy. Prymat woli, najzupełniej obcy filozofii starożytnej, był motywem swoiście chrześcijańskim. Wystąpił mocno u Augustyna, u jego następców pod wpływem źródeł starożytnych zaszedł na drugi plan, ale powrócił znów u szkota. Skoro wola jest władzą najdoskonalszą, to musi posiadać ją istota najdoskonalsza. Należy więc Boga pojmować jako wolę. Taki pogląd miał daleko idące konsekwencje. Cechą woli jest wolność, więc Bóg jest wolny w swych wyrokach. Wprawdzie Szkot zastrzegał, iż Bóg. Nie mógłby stworzyć rzeczy sprzecznych i niemożliwych, na przykład, by 3 plus 2 nie było 5, ani sprzeciwiać się dwom pierwszym przykazaniom Dekalogu i że w tym leży granica wolności Boga, ale zresztą wolność jego jest nieograniczona. Wolunta sua jest prima regula. Nie ma reguł dobra, do których musiałby się stosować, by dzieło swoje uczynić dobrym. Bóg. Może inną regułę ustanowić jako słuszną, bo gdyby inna była przez niej ustanowiona, to inna byłaby słuszna. Prawdy są prawdami tylko dlatego, że Bóg je ustanowił. Co dla nas jest konieczne, to dla Boga było rzeczą wolnego wyboru. Prawda i dobro nie są w swych podstawach obiektywne i niewzruszone, bo Bóg może je ustanawiać arbitralnie. Żadna doktryna chrześcijańska nie różniła się bardziej od doktryn starożytnych. Budowniczy świata u Platona budował go wedle wiecznych i niezależnych od niego idei. Tam Bóg był zależny od dobra i prawdy, tu dobro i prawda od Boga. W związku z tym przekonaniem był irracjonalizm szkota, który prawie całą teologię kazał mu wyłączyć ze sfery rozumu i nauki. Gdzież rozum mógłby sam dochodzić prawdy, skoro prawda jest zależna od niepojętych wyroków bożych, i mogłaby być zupełnie inna niż jest. Częstokroć nie pozostaje mu nic innego, jak tylko odwołać się do objawienia. Istota skotyzmu. Pomimo licznych wspólnych tez, pogląd na świat Tomasza i Szkota był fundamentalnie odmienny. Tam Osnowe świata stanowiły prawdy ogólne. Tu świat był zespołem jednostek. Tam pojęty był jako racjonalny, tu zaś jako częściowo irracjonalny. Tam jako twór konieczny, tu jako dzieło wolności. Było to stanowisko zasadniczo augustyńskie. Od Augustyna nikt nie zajął go tak stanowczo jak Szkot. Ale to, co u Augustyna było jedynie naszkicowane, tu zostało wszechstronnie rozwinięte. Dialektycznymi argumentami poparte, z Augustyna, Szkot uczynił subtelny system scholastyczny, w którym wiara miała przewagę nad rozumem, intuicja nad abstrakcją, jednostka nad ogółem, a wola nad myślą. Odebranie wielkiej dziedziny prawd rozumowi i oddanie ich wierze, uznanie form indywidualnych, czynników intuicyjnych i udziału woli w poznaniu, prymat woli. Arbitralność prawd, będących tworem wolnej woli Bożej, to najtypowsze motywy skotyzmu, dalekie od idei starożytnych i swoiście chrześcijańskie w swej osnowie. Opozycja Szkot robił ustępstwa na rzecz tomizmu, ale też atakował Tomasza. Jego zaś zaatakowali tomiści. Dawny spór augustynizmu z tomizmem zamienił się w spór tomizmu ze skotyzmem. Spór ten wywołał trwały antagonizm i utworzyły się jakby dwie scholastyki, tomistyczna i skotystyczna. Jedni pisali atmentem Tome, drudzy atmentem Scoti. Gdy wszakże w XIV wieku powstał w scholastycznej filozofii nowy prąd, równie wrogi obu obustronnictwom, Wtedy zbliżyły się dla wspólnej obrony. Bywały łączone w późnym średniowieczu pod nazwą Via Antiqua. Szkoła Skotystów rozwijała się nadal głównie w zakonie franciszkanów. Idee Szkota doprowadzone w niej były do największej abstrakcyjności, do skrajnego realizmu i formalizmu. Trwała do końca średniowiecza. W XV wieku. Wydała jeszcze scholastyków takich jak Jan Magistri lub Tartaretus, których współcześni uważali za wielkich filozofów i których wpływ z Paryża dochodził aż do Krakowa. Potem szkoła szkota wraz z tomizmem uległa regeneracji w Hiszpanii w XVI wieku. Rozwijała się jeszcze w XVII wieku. Wodding założył w roku 1625 znane Kolegium Skotystów. Szczególnie wybitnych sił nie wydała, ale pracowała skutecznie w różnych dziedzinach, np. w logice i w gramatyce spekulatywnej. Szkot nie tylko stworzył szkołę, ale sam przygotował reakcję przeciw niej. Ideje jego przyczyniły się do wytworzenia nowej scholastyki XIV wieku. Ta Via moderna powstała, gdy śmielsi spośród jego uczniów przeprowadzali radykalnie to, co on zapoczątkował. Wystąpiła ona z opozycją przeciw skotyzmowi, ale sama była przezeń wywołana. Można w pewnym sensie rzec, że w tomizmie scholastyka doszła do szczytu. W skotyzmie zaś zaczęła przygotowywać nowożytną filozofię.